zarabka i później zarabkiwie jest. Ale pod kątem pociągu, tak? Czy... Tak, pod kątem pociągu. Trzeba się dogadać, trzeba się dowiedzieć wszystkiego. Kiedy pociągi jeżdżą, jak jeżdżą. Aha, to jeszcze nasza dokumentacja jest. No i później trzeba czekać na ładną pogodę, żeby była zajebista pogoda i ogrywać te plenery w Ojcowie. Tylko w Ojcowie jest problem z tymi plenerami taki, że tam fajne światło jest po którejś tam godzinę nie w danym miejscu. Prawda, jak wstałem o 6 rano i było ciemno, to chciałem pieprzyć ten film, ale mi przeszło i jesteśmy już na planie, prawie. Tylko nie możemy trafić na miejsce. Tak, to byliśmy już na Wieżanowskiej, tylko że żeśmy nie wiedzieli, gdzie skręcić potem. To nie jest tego obciachowe, ja mam dla siebie bardziej obciachowe. To nie jest przykład. Pani ma wielką. Louis, wiesz co, wiesz, Czarek, zakryj krzesło. Spadaj. Adrian, chodź, już się tak wielkie koło. Ten Czarku. Bo będziesz wyglądać jak lalka. Czymś ciemnym na policzku i tyle. Można ewentualnie właśnie przybrudzić czymś ciemnym. Nos mu można rzeczywiście zakorektorować troszeczkę. W staniku znaleźli ponad 100 takich wpadek. Ty? Nie. Jeden krok do tyłu. Mrugniesz, słuchaj, mrugniesz, a potem pijesz. Jeden krok do tyłu i podej... Nie, i stanie w tym miejscu. I budy ci wejdą. Stanie. Ładnie świecę? Ślicznie. Prosimy o nieuszkadzanie kamery. Za daleko. Za nim wzrokiem, jak on poszedł, a ty panoramujesz sobie dalej za nim do mojego pracy. Nie potrzebujemy chłopca podbiegającego. Na pewno? Nie, no masz to na przebitkach. A teraz go nie zmusisz do tego. No tak jest, no. Dzieci i zwierzęta na planie to jest zawsze trudna praca. Tak nie jest się. Nie krzyczy, nie wrzeszczy, nie rzuca się na siebie. Mamy to? Teraz jedziemy do Bronowic, gdzie w mieszkaniu będziemy kręcić pozostałe ujęcia zaplanowane w harmonogramie na dzisiaj. Godzinne opóźnienie, ale same zdjęcia już poszły mniej więcej w takim czasie, jak planowaliśmy, jak na przeszkody w postaci zwierząt i psów. Myślę, że całkiem sprawnie. Deszcz zwierząt przestał padać. Zwierząt i psów, Jezu. Dzień zdjęciowy, mamy straty. Ładny syp w samochodzie. Prałem go was 10 razy. Ładny syp. Ładny. Thank you.
Będziesz z nami nakręcisz, tak? Co takiego? Metamorfozy make-upowe przed i po. To się domyślam, ale ta... Widziałem te twoje metamorfozy i nie wierzyłem, że to bez Photoshopa. Nie daj wiary, to niemożliwe. A widziałeś film? Widziałem, ale no film jak film. Montaż dochodzi i tak dalej. Ale Danusia potrafi zrobić z twarzą cuda. Spójrz na moje wszystkie zdjęcia. Oh my boy, girl, my fragile friend, my sweet insane flame, love, name your call frame, we'll strangle you. Ja ci butel piję, jeszcze mam kilka. A to ten limit nie działa? Coś wam długo idzie tu. To będzie film drogi, film pełen kolorów i barw i będzie miał bardzo głębokie przesłanie. Osoba, która przychodzi za linii horyzontu i za linią horyzontu znika. W filmie gram przyjaciela, głównego bohatera, do którego przyjeżdża po jakichś trudnych wydarzeniach w swoim życiu. Pewnie nie widzieli się od bardzo dawna. I pewnie kiedyś byłem dla niego ważną osobą, ale później się poróżniliśmy. Mamy słońce. Przepraszam, musimy kończyć. Dziękuję Państwu. Ktoś nas ściga, bo oni nie wiedzą, jaki mamy samochód, prawda? No. Zaraz nakręcimy scenę wsiadania w pociągu razem z Szymonem i Miszą. Make-upy zrobione i myślę, że to już koniec. No nie, w naszą stronę. Chodźmy wszyscy razem i tak idziemy w kółko. Najwyżej wrócimy jeszcze wtedy. Część rzeczy już zanieśliśmy. Czy pójdziemy z całym sprzętem, który jest potrzebny, żeby był potrzebny jeden konkretny kurs? Bo na więcej nie mamy czasu. Tam może się okazać, że nie jest dobrze. A my... Słuchajcie, dobra, koniec. Decyzja taka. Kręcimy tutaj. My tutaj zostajemy z Danusią. Zaczynamy rozkładać już ognisko. Wy jako faceci, jeśli uważacie, że poradzicie sobie z agregatem, to spróbujcie to zobaczyć.
dobrze? Dziękuję. Teraz zrozumiałem ten system. My tu mieliśmy wpiąć nasz numerek, żeby było z daleka widać. Proszę Państwa, oto zdjęciowiec po lewej i aktor oraz reżyser po prawej, którzy sami noszą sprzęt do filmowania. To się nazywa niwelowanie kosztów produkcji. Za kamerą jest backstage z resztą sprzętu. A za kamerą backstage z resztą sprzętu. Super.